Katowice zakończyły modernizację boiska przy ulicy Boja Żeleńskiego w Kostuchnie. Inwestycja warta prawie 4,5 miliona złotych to kolejne po obiektach Kolejarza, Rapidu i przy ulicy Asnyka miejsce, które miasto udostępni lokalnym klubom i trenującej w nich młodzieży. Tych miejsc do uprawiania sportu nigdy nie jest za dużo i musimy o tym myśleć, żeby tą bazę cały czas rozwijać, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o zdrowym społeczeństwie, bo sport jednak to jest przede wszystkim zdrowie, to jest odpowiednie zachowanie, gry zespołowe to jest też umiejętność współpracy z innymi ludźmi, a więc można wiele elementów włączyć, dlatego zależy nam bardzo na tym, aby ta baza rosła, stąd budowa hal i między innymi właśnie boisk takie jak to, które odzyskuje swój blask, bo pamiętajmy, że to jest bardzo legendarne miejsce, na którym trenował Jan Furtok. Tutaj na tym boisku zdobywał te szlify piłkarskie, które potem wykorzystywał w GKS-ie, kadrze narodowej i w Bundeslice. Obiecaliśmy tutaj sobie wraz z władzami miasta, że tutaj będzie obiekt, który będzie spełniał takie wymogi, jakie dawniej spełniał, to znaczy tam, gdzie będą mogły drużyny trenować i to boisko będzie przywrócone do dawnej świetności, ponieważ zawsze tutaj była bardzo dobra płyta, bardzo dobra nawierzchnia i było bardzo dużo wspaniałych zawodników, którzy tutaj grało przez ostatnie, powiedzmy sobie, 40-50 lat. Różne założenia było, jak to ma tutaj wyglądać, jaki typ murawy i tak dalej, i tak dalej. Zastanawialiśmy się, czy nie sztuczna trawa, potem hybrydowa, czyli pół sztucznej, pół naturalnej. W końcu podjęliśmy decyzję, że jednak naturalna. Ona jest troszkę trudniejsza w utrzymaniu, ale jest o wiele bardziej bezpieczna. No i pozwala tym młodym ludziom trochę dotknąć tych prawdziwych warunków piłkarskich, jakie mogą spotkać na później w przyszłości swojej na tych dużych stadionach, w których mam nadzieję będą później grali. W klubie obecnie się znajduje około 170 dzieciaków w kategorii począwszy od 5-latków do 16-latków. I oczywiście drużyna seniorska, która jest drużyną właściwie też młodzieżową, bo tam jest dosyć dużo młodych ludzi. Ile będzie tej drużyny trenować i grać na tym boisku? No nie wiemy, zależy to od harmonogramu, który będzie ustalony. Oczywiście chcemy, żeby te najmłodsze dzieciaki trenowały tutaj bezwzględnie, to znaczy te 6-latki, 7-latki, 8-latki. Płycie jako takiej to nie zaszkodzi, a dla nich jest to duża frajda i duże takie wezwanie, które może się zrealizować. No. Ale się cieszymy, bo mam obok drugą płytę sztuczną, także gdyby nawet była jakaś pogoda, że tak powiem, mniej sympatyczna, znaczy aura, gdyby deszcz padał, gdyby coś innego się, no to tutaj jest drugie boisko i można pracować. Jest, kurwa, my! Na zawsze będę z nim! Na zawsze z nim!